Cześć, witajcie w nowym vlogu. Ja właśnie odprowadziłam Filipa do przedszkola. Dzisiaj będę jechać z pracami naszych uczestników na kiermasz, sprzedawać te rzeczy, więc może pokażę Wam, jak wygląda taki kiermasz. Przedświąteczny on jest, w takim klimacie już wielkanocnym. Przestań, to nie było. Było trudno. Ja już wróciłam z pracy do domu, odebrałam też Filipa. On sobie dzisiaj zażyczył na obiad naleśniki, więc mu już je usmażyłam, już zjadł. A my z mężem zjedliśmy dzisiaj fasolkę po brytońsku, bo przywiózł ją od swoich rodziców. Także wiecie, taki obiad na szybko dzisiaj był. Nie wiem, co teraz będziemy robić. Może się trochę pobawić z Filipem, albo pójdziemy na zakupy. Jeszcze nie wiem. Mama, wiesz, ja Cię kocham najmocniej na świecie? Ja też Cię kocham najmocniej na świecie. Ja Cię kocham najmocniej na świecie? Najmocniej, najmocniej. No, ja Cię kocham najmocniej! I najmocniej! Aha! Wiecie co? Zrobił nam się wieczór. Jak widzieliście wcześniej, Filip chciał się trochę pochuśtać na huśtawce, więc się pochuśtał. Później pobawiliśmy się trochę klockami. W ogóle mojemu Filipowi włączył się dzisiaj tryb Katarynka. Tryb Katarynka, czyli Filip wypluwał z siebie słowa z prędkością bardzo szybką, na różne tematy. W ogóle nie chciał przestać. Przestawał na chwilę tylko po to, żeby zaczerpnąć oddechu i kontynuował. Więc dzisiaj usłyszałam już dużo różnych rzeczy. Począwszy od tego, że on posiada podgrzewacz do piany, przez jakichś tam bandytów, którzy mu kradną wyciskacz do pierników, przez robienie pierników o smaku truskawkowym i takie tam, wiecie, no takie tam dziecięce wymyślane gadanina. Teraz właśnie odłożyłam go spać. Poszło całkiem sprawnie. I co chciałam Wam powiedzieć? Po pierwsze, cieszę się, że już mamy wiosnę. No dzisiejszy dzień akurat wiosenny za bardzo nie był, no bo był taki szary, bury, ponury, padało i w ogóle. Natomiast wiecie, no w perspektywie już teraz będzie tylko coraz lepiej, te dni będą coraz dłuższe. To, co chciałam Wam jeszcze powiedzieć, to to, że wczoraj mieliśmy w pracy takie spotkanie, kiermasz, który organizowaliśmy. Przyjechało do nas sporo gości. Chciałam Wam tutaj wstawić taką przebitkę jedzenia, które zrobiły nasze przewspaniałe panie z kuchni. Także wiecie, było miło, było smacznie, było dużo gości. No i wiadomo, tak samo jak na dzisiejszym kiermaszu, tak jak wczoraj, posprzedawaliśmy pracę naszych uczestników i to wszystko później pójdzie oczywiście na integrację, czyli na jakieś tam wycieczki. Więc super, myślę, że warto, po to to robimy, po to, żeby później nasi uczestnicy mogli sobie gdzieś w fajne miejsce pojechać, coś nowego zobaczyć, bo to też ich rozwija społecznie. No, to tyle chciałam Wam powiedzieć. Teraz, jako że już mam trochę czasu dla siebie, to po prostu poczytam sobie, bo zaczęłam czytać ostatnio nową książkę. Jestem dosłownie tam na 20 czy 30 stronie, więc po prostu chciałabym sobie ją przeczytać. Jest to książka Alka Rogozińskiego, czyli autora, którego już znam, więc mam nadzieję, że będzie tak dobra jak poprzednie książki, które czytałam tego autora. No i cóż, myślę, że odezwę się do Was jutro, zwłaszcza, że mam jeszcze całą górę prania do poskładania, także właśnie dzisiaj pewnie tym się zajmę.
Także składanie prania, czytanie książki. No i tak, taki plan na dziś. A jutro muszę rano wstać, bo mam do załatwienia jedną rzecz i muszę pojechać trochę kilometrów. Muszę być w odpowiedniej godzinie, żeby się wyrobić. Ale co to jest, to powiem Wam jutro. W ogóle, mówiąc góra prania, miałam na myśli naprawdę górę prania. Życzcie mi powodzenia. No dobrze, udało mi się uporać z tym praniem. Złożyłam wszystko, trochę mąż mi pomógł, no ale udało się. W końcu nic nie poczytałam, a teraz sobie obejrzymy po prostu Pierwszą miłość. Także może po prostu poczytam sobie jutro, zobaczymy. I do Was też odezwę się jutro. Cześć. Witajcie, w sobotę jest rano, jest godzina 7. Ja wyszłam z psem, już się trochę ogarnęłam, bo muszę dzisiaj jechać po zaświadczenie do księdza, że mogę zostać chrzestną, bo chrzest już coraz bliżej i trzeba załatwić tą formalność, wiecie jak jest. A niestety w soboty kancelaria tam, ta parafialna jest czynna tylko od 8 do 9, a muszę jeszcze tam dojechać praktycznie 30 km, więc no niestety musiałam wstać rano. Byłam też w piekarni po pieczywko, no i teraz idę coś zjeść i będziemy się do końca szykować i jechać. No więc, przyjechaliśmy tutaj, gdzie, że tak powiem, byłam ochrzczona i tak dalej, ale pani poinformowała mnie, że teraz to wcale tak nie trzeba, że w tym miejscu, w którym było dziecko ochrzczone, że tam trzeba się ubiegać o to zaświadczenie, tylko właśnie w parafii, do której się teraz należy. Więc nie załatwiłam nic, no ale przynajmniej odwiedzimy mojego tatę. Jak widzieliście, my wcześniej byliśmy na spacerze, pochodziliśmy trochę, wróciliśmy do domu. Filip powiedział, że jest głodny, ale on chce jabłko. A mój tata akurat nie miał jabłka żadnego, więc wyszłam do Lidla. Uznałam, że kupię mu jabłka, banany i chrupki, może go to do obiadu zajmie, bo on ostatnio ma taki tryb, że ciągle jest głodny, nie wiem jak to się dzieje. Kupiłam kilka rzeczy, wiadomo, jakiś tam papier toaletowy i tak dalej, ale kupiłam też toster, bo ostatnio nam się toster zepsuł, mąż go zbyt mocno otworzył i pękł, także, a ten kosztował 100, za ten poprzedni zapłaciliśmy chyba trochę więcej, więc uznałam, że okej, dobra, niech będzie. Ja pamiętam, że kiedyś mieliśmy już ten z Lidla właśnie toster i on był dobry i ja zrobiłam błąd, bo przypaliłam mu po prostu kabel, a tak to by działał pewnie do dziś, także kupiliśmy, znaczy ja właściwie kupiłam toster, także dzisiaj pewnie wlecą jakieś tosty na kolację albo może jutro na śniadanko, zobaczymy. My już wróciliśmy do domu, u taty sobie zjedliśmy jeszcze obiad, taki wiecie, niedzielny obiad w sobotę, zjedliśmy sobie i po prostu posiedzieliśmy, pogadaliśmy chwilę i teraz już wróciliśmy do domu, włączyliśmy Filipowi na chwilę bajki, niech sobie tam poogląda. Wczorajsze pranie, które poskładałam wieczorem, dopiero teraz porozkładałam do szafek, także wiecie, odhaczone. No i co, nie wiem, no tak spokojnie dzisiejszy dzień będzie nam, myślę, do końca dnia już niewiele zostało. Trochę Filip sobie jeszcze popatrzy na bajki, później go pewnie będę kąpać, odkładać spać i no, taki jest plan na najbliższy czas. Ja już właśnie odłożyłam Filipa spać, ale zasnęłam razem z nim. Hura, hura. Często mi się to zdarza, no ale cóż, no tak to już jest. Po prostu jak się do niego przytulę i zrobi mi się tak fajnie cieplutko, to zasypiam. No ale teraz już się przebudziłam i może obejrzymy sobie z mężem jakiś stand-up. Po prostu jakoś tak razem sobie spędzimy czas. To teraz mama szuka, tak? I fumelu, i fumelu, i be. Mam koparkę. I fumelu, i melu. Lemur.
Lemur będzie się na ciebie patrzył, gdzieś się zgadniesz. Dobrze. Czyli mamy kibiców, tak? Lemura i misia. Tak? Misia to jest mój kibic. A twarczy to też kibic. Dobra. Jak on się nazywa? Lemur. Lemur jest twój kibicowy. A misiu też jest mój kibicowy. Dobrze. Ja to uwielbiam. Zawsze z nim będę pipał. Gotowy? Bo mama ma tutaj jedną koparę i szukam. O nie, to śmieciarka. To teraz ty. Teraz ja szukam koparki. To jest dźwig, czyli nie udało się. To jest twoja kolej. Pięknie. Mama tutaj ma... O, skuterek. Tutaj jest skuterek. A nie. Czekaj, mama tu spróbuje. No nie, tu jest dźwig. O, skuter, no. Skuter. Brawo. Znalazłem. No, znalazłeś. Taki znaczek i było. No dobra, to jak znalazłeś, to teraz twoja kolej znowu. Nie, twoja kolej znowu. Wolisz, żebym ja zgadywała? No dobra. To nie weszło. O, rower, gdzieś to był. To patrz, mama znalazła rower. O. No nie, to nie jest para, prawda? Nie. Mama tutaj coś znajdzie, może. O, i... Mija ze mnie. O, nie. Ja wiem, gdzie to będzie auto. No, brawo. Znalazłem, a mama nie zgadnęła. No dobra, to teraz kto szuka? Ja mam szukać? Dobra. Dźwig i dźwig. Będę obserwował mnie. Patrz, mama znalazła dźwiga. Jaj. Tak, możemy się wymienić. Co byś chciał oddać? Samochoda? Proszę. Dzięki. Dziękuję. Pogoda iście wiosenna. Ptaszki śpiewają. Ja już się ogarnęłam, byłam wcześniej z psem, teraz przyjechałam pod sklep, bo idę zrobić zakupy. Dlaczego w niedzielę? Ano dlatego, że dzisiaj jest do zdobycia taki bon i wydaje mi się, że bez problemu go zdobędę. To znaczy trzeba wydać 150 zł, a bon dostanie się na kwotę 50 zł. Jeszcze chyba nigdy nie było tak wielkiego zwrotu, nieraz było tam jakieś 10 czy 15 zł. Właśnie za wydanie 150, więc te 50 zł to jest naprawdę, naprawdę sporo i będzie ono do wykorzystania w przyszłym tygodniu, także jeszcze swobodnie sobie przed świętami po prostu jakieś na świeżo, czy to jakieś warzywa kupię, czy jakieś tam, no wiecie, wszystko co będzie mi potrzebne na święta, to sobie właśnie wtedy kupię i zapłacę troszkę mniej. Także lecę teraz na zakupy i odezwę się do Was później. No dobra, ja już zakupy zrobiłam. O, tam sobie wszystko stoi. Pani mi podzieliła paragon i zdobyłam dzięki temu 2 bony, więc w przyszłym tygodniu będę miała taką darmową stówkę właściwie do wykorzystania, a kupowałam i tak rzeczy, które bym musiała kupić. Po prostu mówię, no ja zawsze powtarzam, że warto korzystać z takich promocji, bo wiecie, w dzisiejszych czasach każdy grosz się przydaje, każdy zaoszczędzony grosz to też super sprawa. Ja już wróciłam z zakupów, Filip pomógł mi rozpakować wszystko i powkładać do lodówki, do szafek i tak dalej. Teraz sobie pójdę trochę poczytam, a Filip tam się bawił u siebie, no a później wstawię lasagne, bo kupiłam nam taką gotową lasagne na obiad dzisiaj, taka na szybko. Filip ją lubi, także uznałam, że dzisiaj taki właśnie obiad zrobimy sobie na szybko. Właśnie wyszłam z Filipem na spacer, bo zjadł obiad, przytulił się do mnie i zasnął, więc muszę go jakoś rozbudzić, no i przy okazji się zmęczy do wieczora.
W ogóle to Filip miał małą awarię, bo zjeżdżał z górki, się przewrócił, obtarł sobie paluszek, troszkę się rozpłakał, no ale udało się go uspokoić i jeździ dalej. To jest ogromne zwycięstwo! Ogromne zwycięstwo? Gdzie teraz idziesz? Nigdzie, to jest zwycięstwo! My już wróciliśmy do domu ze spaceru. Filip sobie pojeździł, wybiegał, wyszalał się, także może padnie dzisiaj jakoś tak troszkę bardziej zmęczony, wiecie. No dobrze, ja przyszłam się z Wami pożegnać, bo już jest strasznie późno. Odłożyłam Filipa spać i zajmę się robieniem paznokci, także mam nowe paznokcie, ale jest już strasznie późno. Mam nadzieję, że dzisiejszy filmik Wam się podobał. Jeśli tak było, to proszę o zostawienie łapki w górę, zasubskrybowanie mojego kanału i widzimy się już niedługo. Bye.